Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Bora. I znowu mamy kolejną niedzielę, więc kolejny blog informacyjny OPI, tym razem już 14 odcinek. Co tu mamy w tym tygodniu? No zacznijmy standardowo od góry, czyli 485 subskrypcji, 485 widzów. Przybyło 14 w tym debeściaku w tym tygodniu. Świetnie, zajebiście. Do specjala coraz bliżej, o którym za chwilę opowiem. Wyświetleń przybyło 1600 z groszem, już jest prawie 16 tysięcy. No i co tu jeszcze mamy dalej? Na górze już nic. Aha, na fanpage'u też like przybył. Filmy w tym tygodniu, no jak nie licząc krótkiej piłki, starałem się po jednym dziennie wrzucać, także 7 filmów, zaraz sprawdzę, chyba mieliście. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, no i dzisiaj jest siódmy OPI, siódmy film OPI, więc 7 plus 3 krótkie piłki, o, w sumie ich nie liczę jako filmy, więc mieliście 7, no musicie wybaczyć, niestety brak czasu ograniczył mnie do takiej, a nie innej ilości filmów, niestety nie mogło być więcej, prawdopodobnie od przyszłego tygodnia będzie już lepiej, wrócimy do tego mojego harmonogramu wcześniejszego, planu ustalonego wcześniejszego, czyli 2 filmy dziennie, plus czasami coś tam wpadnie. No zobaczymy, zobaczymy. Każda seria leci dalej, to na pewno. Nic się tutaj nie zmieniło. Każda seria jest kontynuowana, nic nowego nie ma. No dobra, więc zaczynamy od karteczki. Lipers. Gratulacje, wygrałeś gierkę. Teraz pewnie większość z was się zdziwi. Przecież nie było żadnego konkursu, więc dlaczego Lipers wygrał grę? A wiecie co, ja wam nie powiem dlaczego. Powiem tylko, że Lipers po prostu najprawdopodobniej ogląda filmy od początku do końca i na jednym z filmów była taka pewna akcja. No i powiedziałem w filmie, że kto się pierwszy kapnie, temu pośle jakąś grę. Wygra po prostu grę komputerową. Żeby napisał mi na priwa, żeby po prostu to nie było pod filmem, bo wtedy od razu byłby drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Lipers napisał i to w miarę szybko, pamiętam, chyba w ten sam dzień. Napisał mi na priwa, więc gra ląduje u ciebie właśnie, Lipers. Ja ci ją wyślę, po drodze, tak jak ci napisałem na priwie, adres mam twój, także w tym miesiącu na pewno ta gra przyjdzie, tak jak ci obiecałem. Czyli skreślamy to. Po prostu opłaca się oglądać czasami moje filmy do końca. Poza konkursem, który też już coraz zbliża się, który planuję, od czasu do czasu coś takiego na pewno będzie. Takie dodatkowe jakby gratisy, nie wiem jak to nazwać. Dodatkowe akcje, przypadkowe w sumie akcje. Tym razem była przypadkowa, zobaczymy jak to będzie drugi raz. Nie jest to głupi pomysł. Kłopoty z YouTube'em i z wolnym czasem do nagrywania. No z wolnym czasem nagrywania to wam powiedziałem już, że za dużo tego wolnego czasu jednak nie miałem w tym tygodniu. No i kłopoty z YouTube'em były, no kurczę, dołujące przez jakieś 2-3 dni, kurczę, naprawdę dołujące, bo możliwość zarabiania strasznie mnie zdziwiła. Ja to od czasu do czasu miałem pod jakimiś filmami. Najczęściej pod Mafią, bo tam jest muzyki dużo. Przepraszam, jak jeżdżę autem. Ale najbardziej mnie zdziwiło OPI 13, że od początku do końca wszystko moje i normalnie zawsze wszystko przychodziło, a tu nagle klops i zonki nie ma. I bardzo, bardzo byłem zdziwiony. Ale chyba od środy chyba już wszystko było dobrze. No nie pamiętam już teraz, nie chcę tego szukać. I do tej pory jest wszystko dobrze, no. Na Mass Effect'cie też jak bot YouTube'owski mi siadł, że nie mogę zarabiać, ale to jest żaden problem. Tu chodzi o to, ustawione jest zarabianie tylko po to, nie żeby z tego żadnych korzyści takich wielkich nie ma, ale po prostu, żeby konkursy organizowane dla was jakoś się w pewien sposób zwracały, żeby to jakiegoś domowego budżetu za bardzo mojego nie obciążały, po prostu no w ten sposób to tak sobie kiedyś ustaliłem, że tak to będzie. Co zarobię na tych filmach, to i tak naprawdę do was wróci, więc
mnie to wsiradno. Chciałem się przenieść na inny kanał, a... Ale nie chciałem tego z drugiej strony robić, więc potem w komentarzu pod chyba krótka piłka 2, o ile się nie mylę, doszłem do wniosku, że wyłączę po prostu zarabianie na każdym filmie i zostaję na tym kanale, nie przenoszę się nigdzie, bo szkoda pracy i czasu, który włożyłem w ten kanał i prawdopodobnie tak bym zrobił. Jeśli taka akcja by się powtórzyła jeszcze, mam nadzieję, że nie, w przyszłości taka akcja się powtórzy, wyłączę całkowicie zarabianie. Okej, okay, czyli to odkreślamy. Arciego zostawiamy na koniec. Houdini 135. Zrobił dla mnie Houdini pierwszego fanarta na mój kanał. Zrobił jeden z moich widzów. Myślałem, że takie coś widziałem na innych kanałach. Myślałem, że mnie to tak szybko nie spotka, że muszę mieć kilka tysięcy widzów, że może wtedy ktoś zrobi mi jakiegoś fanarta. W sumie tak kiedyś tylko tak przemknęła taka myśl u mnie w głowie. Chyba u Roya, jak oglądałem kolejnego fanarta, ale to było 5 sekund, jakoś to minęło, a tu nagle patrzę, przysyłam wiadomość, że zrobił fanarta. No kurde, mega. Ten fanart jest u mnie na fanpage'u, także chcecie go obczaić, on jest zrobiony w pańcie, widzicie, też się nieraz da, widzicie, jak chce się, wystarczą chęci, także wejdźcie sobie na fanpage'a, jak chcecie go oglądnąć, zobaczcie. Dzięki Houdini, wiekopomna, tak jak napisałem, wiekopomna chwila nastała, pierwszy fanart na mój kanał zrobiony przez ciebie, przez Houdiniego 135, dzięki. Odkreślamy. To też sobie zostawię na koniec. Zachęcam do lajkowania mojego fanpage'a. Już dawno was do tego nie zachęcałem, bo zaczynam myśleć coraz bardziej, że po ilości lajków na fanpage'u tak naprawdę to jest jakimś wyznacznikiem moich stałych widzów. Tak zaczyna mi się coraz bardziej wydawać. Pewnie znowu mogę się mylić, ale no, takie są moje przypuszczenia. Odkreślamy. Rekord komentarzy chyba pod OPI13 był, ale tam też było trochę moich. No dobra, jednak to się nie będę rozgadywał, czyli odkreślam. I teraz tak, Archie Milano. Wejdźmy sobie na jego kanał. To jest teraz gadka do was, jeśli jesteście widzami Archiego Milano. O co chodzi? Archiemu Milano ostatnio padł komputer. Całkowicie mu się padła mu płyta główna, rozsypał mu się ogólnie komputer bebechy. I z tego, co wiem, przez dłuższy czas miało nie być komputera. Dlatego do was prośba, jeśli jesteście jego widzami, jeśli go oglądacie. Ja tutaj napisałem w dyskusji, ale nie wszyscy akurat tutaj wchodzą, więc mówię, tak jak obiecałem Archie tobie, nie unsubujcie go, po prostu poczekajcie, on wróci na 100%, będzie nagrywał dalej na 100%, sam czekam, z chęcią oglądałbym dalej odcinki z Mafii, ze Stalkera, chociaż Stalkera 7 nie oglądałem, w sumie muszę jeszcze to nadrobić. Po prostu nie unsubujcie chłopaka, on wróci, on będzie nagrywał dalej, z tego co z nim wczoraj rozmawiałem, to najprawdopodobniej, nie jest na 100% powiedziane, ale najprawdopodobniej jakiś tam komputer w piątek już będzie miał, także tydzień, dwa was nie zbawi, nie dawajcie mu suba, chłopak nie skończył z kanałem, wróci. Dobra, no i teraz wisienka na torcie. Skończyłem specjala na 500. Jest już na kanale, już czeka tylko, żeby go zrobić z priwa na publiczny. Będę miał 502, 503 suby, wtedy go uruchomię. W 27 minut niecałe opowiedziałem ćwierć wieku mojej historii z grami komputerowymi. Nie jestem jakimś mistrzem w montowaniu filmów, ale myślę, że wam będzie się to fajnie oglądało, bo zajęło mi to naprawdę bardzo dużo czasu, szukanie tych materiałów, jakoś tam układanie. Zrenderowałem to na 3 różne możliwości, ale akurat pierwsza wyszła najlepiej, więc ją zostawiłem. Podzieliłem ten specjal na 3 takie rozdziały, główne 3 rozdziały, że tak powiem. Nie powiem wam teraz, czego dotyczy każdy z osobna tych rozdziałów.
Jak już będzie film, sami zobaczycie. Tak jak powiedziałem, myślę, że wam się to będzie fajnie oglądało. Trochę w takim wersji audiologu, trochę z takimi jakimiś screenami domontowanymi, chyba z 4 filmikami, o ile dobrze pamiętam. No, jest, kurczę, miało być coś takiego prostszego, krótszego, a dopiero na 1000 miało być coś lepszego, ale postanowiłem, że jednak to zmienię, na 500 macie. Ten film się będzie nazywał 25 lat z grami. Także ćwierć wieku mojej historii z grami, od początku do czasów obecnych. Specjal odkreślamy. Co tu mamy dalej? Nic nie mamy, więc przechodzimy do waszych pytań, moich odpowiedzi. Okej, trochę pytań się w tym tygodniu zebrało. Na których jest P w kwadratowym nawiasie przed pytaniem, będę teraz odpowiadał, bo na nie wcześniej nie odpowiedziałem. A więc zaczynamy. Boss Tereze, czy w tym roku zrobisz vloga? Tak, Boss Tereze, na pewno w tym roku vlog będzie. Jedźmy dalej. Aj Macieo, w jakim mieście obecnie pomieszkujesz? W tym samym co od dziecka. Południowe krańce Polski, piękne miasto Bielsko-Biała. Drugie pytanie, masz jakieś szczególne hobby? No w tym roku nie ma czasu na hobby, niestety. Żadne inne poza YouTube'em. YouTube mi strasznie dużo czasu zabiera i to jest moje jedyne hobby. Wiadomo, że tam jakiś rower, jakiś basen też wpada, no ale to nie hobby, to tak bardziej relaks i... No nie hobby, nie hobby. Jedyne hobby, które mam obecnie, to jest YouTube. Co tu mamy dalej? Houdini 135. Jaki jest twój ulubiony bohater z uniwersum Marvel? Tak musiałem się zapytać. To oczywiste, że Punisher. Zawsze uwielbiałem Punishera i tak już chyba zostanie. Zobaczymy, co tu mamy dalej. Gouranga. Aha, dobra. Co tu mamy dalej? Twoje drugie pytanie. Aha, to będzie później. No właśnie teraz jest. Rocksoul TV 1. Czy nadal zbierasz CD Action? Oczywiście. To jest jakaś jedyna gazeta komputerowa, której jestem wierny od dłuższego czasu i... No i bardzo rzadko wychodzi numer, którego ja nie kupię, bo... No, czasami tak się zdarza, że nie mam czasu go kupić, jakoś zapominam, albo odkładam to na później, a później już nie kupuję, bo go nie mam. Kilka razy tak się zdarzyło, ale większość mam i tak, nadal zbieram CD Actiony. Kim chciałeś być w przyszłości, jak byłeś dzieckiem? No kurczę, to pytanie mi rozwaliło. Ja chyba chciałem być... chyba każdym chciałem być. Bardziej łatwiej by było odpowiedzieć, kim nie chciałem być. Kurczę, no nie wiem. Myślałem nad tym pytaniem, dalej myślę i... No nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. Najbardziej chyba chciałem być szczęśliwym człowiekiem. Tak mi się wydaje, że... Nie jakimś policjantem, strażakiem czy wojskowym. Najbardziej chciałem być szczęśliwym człowiekiem. Zawsze chciałem mieć żonę, dzieci, chciałem mieć dom i być szczęśliwym. To takie banalne, takie proste. Ja osiągnąłem to w sumie oprócz domu, bo mam mieszkanie, a nie dom, ale... Jeszcze żyję, jeszcze mam ręce i nogi i jeszcze wszystko przede mną, także myślę, że swój cel osiągnę. Czy oglądałeś kiedyś WWE? Tam przelotnie jakieś. Przelotnie, naprawdę przelotnie. Jak tak, to kogo najbardziej lubiałeś? Ja tam nie lubowałem się w tym, kurczę, no. Ja miałem wtedy NBA i to mnie koksowało, to mnie jakoś jarało. To oglądałem, grałem na boisku też bardzo często. Ale pamiętam, nie wiem, czy to WWE było, bo tych federacji jest kilka, o ile się nie mylę. Hulka Hogana pamiętam, tak jak ci napisałem, no. Tak to nie kojarzę nic. Naprawdę nic. Znaczy, John Cena to ja wiem, który to jest. No, tak, wiem, który to jest, wiem. No, ale co ja mam powiedzieć o człowieku, jak go nie znam nawet. Jego wypowiedzi nie słyszałem. Nie odpowiem na to pytanie, no.
Po prostu to nie moja epoka, tak jak ci już napisałem wcześniej. Co tu mamy jeszcze? Jednak tych pytań nie ma tak wiele, jak myślałem. Dawid PL Gaming. Masz na oku jakąś grę online do zagrania z widzami i inne takie tam? Nie mam. Nie mam na chwilę obecną nic takiego na oku. Jest WoT, jest War Thunder i na razie to wystarcza. Zobaczymy, co będzie dalej. O kurde, teraz jak to przeczytać? Midhir... Czekajcie. Midhir Landin? Dobrze czytam? Gdybyś miał możliwość odwiedzenia jednego miejsca ze świata gier komputerowych, to co by to było? No, to też jest pytanie z tej trudnej półki. Też nad nim myślałem. Wiesz, przez długi, dłuższy czas powiedziałbym, że chciałbym odwiedzić Korinis z Gothica 2. Ale od pewnego czasu bardzo, bardzo, bardzo chętnie i jest na pierwszym miejscu odwiedziłbym miasto Empire Bay z Mafii 2. No, to jest u mnie teraz na pierwszym miejscu. Chętnie bym pogadał z Witem, pożedł na kilka akcji razem z nim i z Joe. Zdecydowanie. Empire Bay. Chyba dobrze, chyba tak to się nazywa chyba. Lightning AP. Czemu, Bora, polecasz tylko kanały płci brzydkiej i tylko let's playe? Buu, dziewczynki też robią fajne filmy. No Lightning, z całym szacunkiem dla ciebie oglądnij sobie moje OPI poprzednie, koleżanko. Ja już poleciłem chyba dwie dziewczyny, z tego co dobrze pamiętam. Chyba dwie, Złośnicę i Alicję K.O., ile dobrze pamiętam. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że dwie. I dwie też dziewczyny mam na oku, które też jeszcze polecę. 100%, także... Uch, Lighting, minus dla ciebie. Sprawdź wcześniej, a potem napisz pytanie. Ale bez obrazy, żartowałem. Pewnie, że polecam dziewczyny. Wiem, że dziewczyny też fajnie grają i mało jest zagrajmerek, dlatego tym bardziej chętnie je polecę. Tak jak powiedziałem, słuchaj to, co mówię dokładnie teraz. Mam na oku jeszcze dwie dziewczyny, które również polecę. Dobra, jedźmy następne pytanie. O, kucharz. Walandor. Zarapujesz jak kula, która daje fula. Kurwa, Waldek. Nie zarapuję. Nie umiem rapować. Z tym pytaniem ciekawe, co by Iwan na to odpowiedział. Zadaj Iwanowi to pytanie. Nie, kucharzu, nie. Nie zarapuję. Wolę zrobić naleśniki. Albo jakieś mięso usmażyć lub przyrządzić całkowity obiad, bo w kuchni też jestem dobry. Ale w rapie jestem przecięki. Dobra, jedźmy dalej. Ale tu już chyba nic nie ma. A jest Filo X4. Kiedy pokażesz twarz? Filo, słuchaj, najprawdopodobniej we wrześniu. Zacznę kręcić vlogi już we wrześniu. Tak mi się wydaje, że ten okres wakacyjny się skończy. Jakoś tak się w miarę unormuje to z moim czasem. I no wiadomo, że do vlogów też muszę siąść, też muszę mieć jakiś czas. Jakiegoś miary pomysłu, a ja nie chcę zrobić. Znaczy mam dwa takie pomysły na vlogi. Albo je robić na spontanie. No ale to musiałbym chodzić z kamerą w ręce, znaczy w kieszeni. To troszeczkę się też mija z celem. Chociaż z drugiej strony kupić lepszy telefon i... No w sumie, teraz na to wpadłem, muszę to jeszcze raz przemyśleć. No ale w każdym bądź razie, prawdopodobnie we wrześniu, to jest odpowiedź na twoje pytanie. Nie mówię nigdy na 100%, dlatego powiem na 99% we wrześniu. Okej. Jak będziecie mieli znowu pytania, róbcie P, tak jak Filo tutaj zmał z przodu, w nawiasie kwadratowym, no i pytanie. Ja postaram się na te pytania, czy postaram się, na pewno na nie odpowiem w kolejnym OPI, czyli w przyszłym tygodniu. Także to by było na tyle z pytaniami, odpowiedziami. No dobra, tyle byłoby waszych pytań, moich odpowiedzi. Piszcie kolejne, ja będę na nie odpowiadał. Ale teraz przechodzimy do trzech kanałów, które wybrałem do moich poleceń w tym tygodniu.
Pierwszym kanałem, którym chcę wam polecić w tym tygodniu, jest kanał Eryka, ErykV16. Koleś fajnie komentuje, kamerka jest podczas gry, let's play. Co on tutaj ma? Ma Lost Zagubieni, Just Cause 2, Ghost Recon Online, Assassin's Creed 3, Battlefield Bad Company 2, Cube World, dołączy się do akcji nie dla Minecrafta, zrobionego akcji zaczętej przez Iwana. Co on tu jeszcze ma? Tomb Raidera miał wcześniej, chyba go jeszcze nawet nie skończył. Far Cry 3, Skyrim, Mortal Kombat tutaj widzę, ale taki chyba jeden odcinek, Neverwinter, Alana Wake'a, Wiedźmin na 2 też tutaj miał. Obczajcie jego kanał, bo polecam, warto tutaj wejść, zobaczyć, chociaż przekonać się samemu, przecież do niczego was nie namawiam. On, muszę go sprawdzić, ale on chyba dawno nie zaczynał, no akurat ma usunięte to. Także nie wiem, kiedy zaczął. Ale subów ma niewiele, także myślę, że to jest początkujący jakiś zagrajmer. Nie rozmawiałem z nim, nie pisałem. Wypatrzyłem jego kanał i spodobał mi się, dlatego go polecam. Drugim kanałem, który wam chcę polecić w tym tygodniu, jest kanał Kazia, Kaziu Gaming. Kaziu tutaj ma głównie horrory. Ja to i za bardzo tak szczery mam, chcę być i nie gustuję za bardzo w tych grach, które on tutaj ma. Ale widziałem jeden jakiś odcinek, no oczywiście poza Mass Effectem, ale widziałem jakiś jeden odcinek z Amnezji, o ile dobrze pamiętam. Widziałem odcinek LSD i widziałem odcinek Cube World. I powiem wam jedno, dlaczego go polecam, ten kanał. Kaziu zajebiście komentuje, naprawdę świetnie. Wejdźcie na jego kanał, zobaczcie że jeden jakiś filmik, zobaczycie, że on świetnie komentuje. I to mi się właśnie podoba. Ja od niego suba dostałem niedawno i tak chciałem spytać, w sumie ja tutaj na ten kanał wchodziłem. Ja LSD już widziałem przez jakiś czas temu. No, ale to jedna piłka. Pozostańmy przy tym. Kaziu naprawdę fajny ma komentarz i dlatego polecam ten kanał. Wejdźcie, obczajcie, sami się przekonajcie i sami podejmijcie decyzję. Dzisiaj te kanały jakoś polecane przeze mnie są porządkowane rosnąco pod względem subów. No i trzeci kanał, który polecam, to właśnie jest kanał Pawlak Gaming. Pawlak komentarz ma świetny, naprawdę ziom fajnie komentuje. Jest maniakiem FIFA, jak zresztą ja również, ja też jestem maniakiem FIFA. Chociaż u mnie jeszcze FIFA na kanale nie zagościła. Ma tutaj Napoli, ale wcześniej miał Wolverhampton, miał Jagiellonię, Białystok, z tego co pamiętam, tu jest Leeds, FC Porto, Bayern Leverkusen, no ale ma też Far Cry'a, Left 4 Dead, Stalkera, którego ja już też od dawna chcę nagrać, a jeszcze mi się nie udało, Battlefielda, o widzicie tu jest Jaga też, Grid, Call of Juarez, Alan Wake. Co on tu jeszcze ma? Naprawdę, filmów ma multum. Co on tu jeszcze? Q&A oczywiście robi Norma. Wota widzę. Need for Speed Underground 2. Ma wiele filmów, także każdy... Assassin's Creed Brotherhood, nie wiem czy mówiłem. Ma wiele filmów, także każdy znajdzie coś dla siebie. Zajrzyjcie i przekonacie się sami. Ja polecam ten kanał. No i co? I to by było chyba na tyle w tym tygodniu. I jeszcze raz was zachęcam do komentowania i oceniania moich filmów, bo możecie wylądować na samej górze, może w mojej loży mistrzów. Tak jak wyląduje za chwilę na samym końcu kolejna osoba na cały tydzień. Nic tutaj sobie nowego nie przypomniałem. Program, rozkład filmów na cały tydzień pojawi się na kanale mniej więcej tak gdzieś koło 17, może 18, także
będziecie mieli jasność, jakie filmy będą na cały następny tydzień, czyli od jutra. Pierwszy film zawsze minuta po północy i drugi tak mniej więcej o godzinie 15. Okej, to by było na tyle w tym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w każdym moim filmie lub dopiero za tydzień w OPI, jeśli czekacie tylko na polecane kanały. Na razie, ho, pa, pa. W tym tygodniu w loży mistrzów za komentarze takie, które znaczy mi spasowały, w jaki sposób mnie rozśmieszyły, w jaki sposób dały do myślenia, to właśnie o to chodzi, ląduje ten kanał. Sniper Not Elite Games. I nie dlatego, że grałem z nim ostatnio. Nie dlatego. Ale jak to zrobić, żeby on teraz był na samej górze, kolego? Muszę edytować, bo to się troszeczkę zmieniło. Wcześniej było inaczej. No co jest? No i jak go przenieść? Muszę chyba pojedynczo. No chyba tak. W każdym bądź razie wylądujesz na pierwszym miejscu. Gotowe. I snajper jest na pierwszym miejscu w tym tygodniu. Chociaż wygrał mało, bo zastanawiałem się między tobą snajper, między Alicją KO i między Gourangą. Wasza trójka w sumie powinna być na pierwszym miejscu. No wygrałeś o łeb. O długość łba, jak to na gonitwach końskich się mówi. Nieważne. Ten tydzień jesteś ty na pierwszym miejscu. Zobaczymy, kto będzie w przyszłym tygodniu.